Witajcie! Dzisiaj w legendarnych Let's Playach Jarvan. Czyli troszeczkę w tym momencie zapomniany jungler. Wydaje mi się, że niesłusznie, bo naprawdę jest bardzo silnym bohaterem. Ale cóż, po tym jak w dżungli pojawili się tacy bohaterowie jak na przykład Wukong czy Pantheon, którzy niedawno świętowali wielkie sukcesy na LCS-ach. Jarvan został troszeczkę zapomniany, mimo że jeszcze rok temu był zarówno przez graczy pro, jak i normalnych, że tak powiem, graczy troszeczkę niedzielnych, takich jak większość lolowców, był wybierany do dżungli najczęściej. Częściej nawet z Lee Sina, który zawsze, odkąd tylko powstał, miał ogromną częstotliwość wyboru do dżungli. Stracił trochę na popularności Jarvan, dlatego Riot stwierdził, że należałoby go trochę zbufować. Co niestety niewiele pomogło. Wciąż jest bardzo rzadko wybierany. No i właśnie dlatego chcę go wam pokazać, bo wydaje mi się, że o dobrych bohaterach nie powinno się zapominać. A nuż się troszeczkę przyczyni do tego, że wróci do obecnej mety. Zobaczymy. W każdym razie, jak już wspomniałem, dzisiaj Jarvan w dżungli. Na bocie mamy Morganę z MF-ką, na topie Darek, a na midzie Heimerdinger, czyli tak zwany mój Heim. Może nie powinno się tego tak skracać, ale trudno, ja to tak skracam. We wrogiej drużynie na midzie mamy Yasuo, w dżungli mamy Vi, na topie Jaxa, a na bocie Zaire z Twitchem. Twitch to jest bohater. Po buffie ostatnim. Nawet nie po buffie. Chociaż trochę też został zbuffowany. Po reworku. Zarówno graficznym, jak i pewnych zmianach w jego skillach. Stał się zdecydowanie bardziej miażdżący. Ale jak widać, naszej MF-ce to kompletnie nie przeszkadza. I bardzo dobrze. No a ja sobie spokojnie dżungluję. Myślę, że tutaj zrobimy sobie, albo nie zrobimy sobie power junglingu. Idę do ciebie. Idę. Brawo. Zabij go. Zabij ją. Brawo. No pięknie, Darek. Nawet nie byłem tam potrzebny. No zresztą bardzo dobrze. Kiedy jungler nie jest potrzebny, to tym lepiej. Później się przejdę. Dobra. 600 golda? Nie, jeszcze sobie pojunglimy. Nie ma co się wracać. Podkę wciągniemy. Heim sobie z Yasuo radzi. Więc wszystko jest ładnie. Dobra. Ponieważ dżungluję, to wezmę sobie chorągiewkę. Jako ulepszenie, troszkę mi zwiększa prędkość ataku i pancerz. Natomiast są jakby dwie szkoły grania Jarvana. Można maksować chorągiewkę, a można maksować jego Q, czyli to takie jakby ciosną włócznią, którym się jednocześnie można przyciągnąć do chorągiewki. Dlaczego są te dwie szkoły? Ulepszenie chorągwi daje nam więcej pancerza i więcej prędkości ataku biernie, jak również aktywnie, co wpływa na to, że oczywiście bijemy więcej. Natomiast zwiększanie Q, tak zwany cios smoka, sprawia, że mamy większe przebicie pancerza, gdyż ten skill sprawia, że obniża pancerz przeciwnika na parę sekund. I oczywiście wraz z kolejnymi poziomami są to coraz większe wartości. Dobra, ja się tutaj cofnę, bo nie bardzo mam jak zgankować. Także więc kupimy to i kupimy budki. I na razie jeszcze parę potek. No i lecimy.
Na topie Darek już myślę, że mnie potrzebować nie będzie. No bo ta czasie będzie przejść. Bo Twitch tutaj się nie może sfarmić za bardzo, bo już go potem żaden tank, ani żaden ADC, ani w ogóle nic nie zatrzyma. Jeżeli się nie fajnie sfiduje. Dlatego się zaraz do nich przejdę. Tylko szkoda, że nie mam jeszcze 6 poziomu, bo wiadomo, ult Jervana bardzo, bardzo pomaga przy wszelkiego rodzaju gankach. No, a Darek już się sfidował, już jest po problemie. Dobra. A, już zniknął, schował się. Dobra. Dobra. Dostał hita. Yasuo. No tutaj wyrównana walka. Yasuo trochę regeneruje HP. No chodź tu, nie uciekaj. Dobra. Ło, jaki ult. Dobra. Wracamy do dżungli. Żebym ja miał 6. No i co? Uciekasz? No to uciekaj. Byle nie za bardzo. No tutaj już Heim troszeczkę będzie miał łatwiej, bo zawsze może sobie troszkę agresywniej zagrać na tego Yasuo. Więc ja mogę sobie spokojnie iść do dżungli. A na bocie MFK sobie radzi pięknie. No dobrze. Tak, jeżeli chodzi o build, który planuję, to planuję zrobić Jervana na tanka. No to jest, wydaje mi się, dość oczywiste. Zobaczymy, może z odrobiną, może odrobinę bardziej ofensywny. Odrobinę bardziej ofensywny. Zobaczymy już oczywiście, jak to będzie po prostu wyglądało w grze. Ale plan jest taki. Z itemów ofensywnych na Jervana to przede wszystkim koniecznie core i absolutnie, jeżeli chcemy tylko zdawać jakiekolwiek obrażenia, jest czarny tasak, który dodatkowo poza już i tak dużym przebiciem pancerza księcia wzmacnia to jeszcze tą umiejętność przebicia jeszcze bardziej, co oczywiście sprawia, że Jervan staje się jeszcze dużo mocniejszy. Okej, okay, jak nie chcesz, to nie. Dopraszać się nie będę. Nie. Dobra. Dobra. Twitch tutaj zaczyna, widzę, ostro puszować. Czyli trzeba się będzie do niego przejść zaraz. Trochę za późno. Nie ma opcji, nie uciekniesz mi. Nie dzisiaj, stary. No, chyba żeby jednak. Fuck. No ale dobra, kill i tak.
Złapany. Nie ten, to inny. Co prawda mogę mieć dwa, no ale cóż, nic nie poradzę. Twitch niestety ma umiejętności ucieczki. Nie wiem, mam wrażenie, jakby on tu cały czas był. No nie wiem. Dobra. Nie, W nie będziemy maksować. Co też przejdziemy do Yasuo. Ups. Ups. Zabij go. No dobra. Cóż, jeden na jeden. No dobra, trudno. No, opłacało się, powiedzmy. Jak się Heim sfiduje, to będzie zarąbiście, więc trudno. Ja się tutaj też tak bardzo nie liczę. No dobrze. Troszkę chapcia. Parę potek. O, dwaj go ubiła. Ale on ją też. 10-4. W killach dla drużyny. Jest pięknie. Ja mam 1-1-1. Też sympatycznie. O, niewiele brakło, żeby go ta Morgana złapała. Dobrze. Ulcik gotowy, to idę do ciebie. Albo nie, idę bronić mida. Dorwę cię. Albo i nie. No dobra, nie ja cię dorwałem, ale niech tam. Zawsze kolejny kill dla Darka też dobry. Tutaj będzie zdecydowanie potrzebne aderwanie. Zdecydowanie myślę, że bardzo pożyteczne mogą być szybkie buty. Szybkie zrobienie butów na pewno bardzo pomoże, bo troszeczkę brakuje mu prędkości ruchu, mimo tej jego zdolności do przyciągania się do sztandaru, co sprawia, że jest dość mobilny. Ale jednak prędkość ruchu jako taka, w momencie kiedy już ten ult się skończy i kiedy już doskoczymy, sprawia, że no i dobrze, i pozajrzę. A Twitch znowu wszedł w stealth mode i znowu go nie ma. Dobra. O, goni go. Ale go raczej nie złapie. Dobra, a my zniszczymy tą wieżę. Jeżeli ktoś nie wie, zawsze kiedy puszujesz z drużyną, ewentualnie podczas teamfightu, należy rzucić tą chorągiewkę, nawet jeżeli nie zamierzasz się do niej przyciągnąć, bo poza oczywiście tym, że daje to pewne obrażenia, że zadaje ona obrażenia, to zwiększa prędkość ataku sojuszników. Więc jak najbardziej jest ona w teamfightach potrzebna i użyteczna. A tutaj dobra, z wami już sobie poradzicie, a ja będę puszował wieżę. Albo sobie nie poradzicie. A i tak bym nie miał jak wam pomóc, bo nie mam many. Więc następnym razem. O. Tam Zajra idzie.
Nie obchodzi mnie to nic. I tak nie mam meny, żeby ją gonić. Niestety, taki jest minus Jervana, że jest potwornie, strasznie manożerny. I to zdecydowanie jest niefajne. No, dziękuję. Szkoda, że zginę przy okazji, ale... Ale kill jest. Myślę, że 4-2 dla junglera to naprawdę nie jest zła opcja. No, wielka walka AD Carry. No niestety tutaj już MFK nie miała szans. Z Twitchem 1 na 1 mało kto ma szansę przy porównywalnym poziomie sfidowania. A teraz niestety złapał 3 trupy, więc może być nieprzyjemnie. No ale zobaczymy. Jak widzicie, wbrew temu co mówiłem, staram się zrobić dość ofensywnego Jervana. Ma tutaj zdecydowanie ofensywny item junglerski. Zaraz składam itemki do Black Cleavera. No oczywiście tutaj pas giganta, jeszcze nie wiem w co go złożę. Prawdopodobnie w Omen Randuina, ale to już się zobaczy za chwilę. Natomiast... No to gin tam. Co tu się dzieje? Matko boska. Ile ultów. No ale i tak teamfight wygrany dla nas. A ja mam piękne asysty. Jak to się skończyło? 4 dla nas, 2 dla nich. Pff, spoko. Takie wymiany to możemy robić. Dobrze, na to mnie nie stać, to zrobimy buty. Te buty bym zrobił, tylko że mnie na nie nie stać. To jest problem. Wniosek musimy poczekać. Sorry. Troszeczkę się zagapiłem. Weszły mi automatyczne autoataki i niestety. Tak już wyszło. Ledwo, ale przeżyłem. Oj, dobra, chyba trzeba wam pomóc. Dobra. Darek pięknie, kwadra. Cieszę się, że mu tutaj nie skasowałem, natomiast prawdopodobnie jakbym z tego ulta nie skoczył, nie wspomógł go odrobinę obrażeniami, to pewnie by nie złapał tych ostatnich dwóch trupów, więc uważam, że jak najbardziej było to z mojej strony dobre zagranie. Szczególnie, że jeszcze złapałem za to 2/3 asysty. Już nawet nie jestem pewien. Heim sobie pięknie radzi. 26-12 dla nas. Doskonale. Wygląda na to, że ta gra będzie całkiem przyjemnie wygrana dla nas. Tutaj wart już. No Twitch mi zniknął, kurde. Chciałem go złapać.
No, ale teraz już nie ma szans zwiać. Za to my musimy zwiewać, bo trutka nas mocno, mocno tutaj obiła. Dobrze, i tak jak mówiłem, z Roman Randuina. Zbroja strażnika, bardzo ładnie. Dobrze, zaraz. Jak oni są? AD, 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 AD. A, to się nawet nie ma co zastanawiać. Nie będę składał butów, butów tamtych, tylko złożymy tabi. Bardzo niedoceniane buty, bardzo stosunkowo rzadko kupowane ze względu na to, że te buty Merkurego mają zdolność tenacity, tak? Czyli nieustępliwość po polsku, czyli po prostu zmniejszenie wszelkich efektów CC. To jest bardzo dobrą jakby wartością bierną, tylko że ma ten minus, że że buty Merkurego same w sobie nie mają aż tak wielkiej wartości. 25 obrony przeciwko magii to wcale nie jest dużo. Jeżeli chodzi zaś o buty Tabi Ninja, to zdecydowanie lepiej one działają przeciwko czempionom AD, takim jak na przykład Jax, żeby daleko nie szukać, z tego względu, że poza armorem, który dają chyba też 25, aż muszę sprawdzić. Tak, 25, tak mi się wydawało, to blokują jeszcze 10% obrażeń od ataków podstawowych. W przypadku czempionów takich jak, nie wiem, Jax, czy Tryndamere, czy Yasuo również, może sprawiać naprawdę olbrzymią różnicę. I wręcz zaważyć nieraz o życiu lub śmierci podczas walki z konkretnym czempionem. No tutaj nie zaważyło, ale niech tam. Jak myślę, że to widzicie, że ja się tutaj troszeczkę bawię, bo gra już jest zdecydowanie wygrana. Się tutaj troszeczkę bawię, no nie staram się być jakiś tam bardzo, bardzo strasznie niesamowicie ostrożny i tak dalej, bo po prostu uważam, że to nie ma sensu, skoro gra jest wygrana, to co mam się powstrzymywać? Bawimy się, prawda? No. I to jest to, co miałem na myśli. Dobrze. Tutaj zaraz skończymy to. Niektórzy mnie pewnie zabiją za to, co teraz zrobię, ale niech tam. Tak, Jarvan Trinity Force. Wcale nie tak źle się sprawdza. Szczególnie jeżeli nie potrzeba, żebyśmy byli aż tak jakoś strasznie stankowani. Co jak wiecie, tutaj nie jest tak strasznie potrzebne, bo radzimy sobie i bez tego ogromnego stankowania. Więc troszeczkę większe obrażenia zawsze tutaj pomogą. A osłabiony pancerz dzięki czarnemu tasakowi, dzięki mojemu Q, sprawi, że te obrażenia będą jeszcze dużo większe. No i po warciku. Chodźcie na Drake'a. No, chodźcie. Nie, dobra, to zrobię sam. Trudno. Teraz to sam możesz przyjść, jak już go kończę. No i bardzo ładnie. Kill dla mnie, asysty. I cała drużyna wroga nie żyje. A nie, Vi jeszcze dycha. No ale tu. Zapewne tylko sporo ma HP. I nie więcej, musi się cofnąć, a my możemy w tym czasie sobie spokojnie spuszować. Albo przynajmniej spróbować.
Jak widzicie, dzięki swojej chorągiewce Jarvan ma całkiem sporą premię do prędkości ataku, 22%, co sprawia, że w tym momencie ma prędkość ataku sumaryczną, powiedzmy, o wysokości 1,08, co jest wartością jak najbardziej sporą. To jest wartością sporą jak na tanka, jak na junglera. Szczególnie, że w momencie, kiedy tą chorągiewkę rzucimy, to ta prędkość ataku zwiększa się jeszcze bardziej. Dobra. Zaraz się wrócimy, skończymy Shina. No ten, wiecie, ten niebieski mieczek. Nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku. Niby gram w LoL'a po polsku, ale jakoś nie ogarniam, jak się nazywa ten item. Mimo, że całkiem często go składam, bo bardzo, bardzo lubię jego efekt. Zaraz zobaczymy, jak to się nazywa. Blask. Okej, może być blask. Czyli tak, skończymy Omen Randuina i złożymy blask Shin, czy jak kto woli, ten niebieski mieczyk od Trinity Force'a. Tutaj kolejny teamfight. Darek rządzi. Ile on ma już killi? 19-2. To ja dziękuję. Taki Darek to mógłby sam grę wykarować. O, co ty tu robisz? Nie jestem pewien, czy dam radę sam go ubić, ale niech tam. Zobaczymy. Dobra, nie ubijecie sam. Nie będę próbował, bo zginę. No i już lecimy do drużyny. To jest bardzo fajny skill. Po pierwsze ma teraz zmniejszoną jakby manożerność, bo wcześniej chyba potrzebowało 50 przed reworkiem, tak mi się wydaje. Teraz tylko 30. Poza tym daje tarczę, co jest zawsze fajne, każda tarcza jest fajna. A dodatkowo za każdego wrogiego bohatera, który jest w pobliżu, o, widzicie, w tym zasięgu, daje plus 40 jeszcze do tej tarczy. Plus 40 dla trzeciego poziomu oczywiście tej tarczy. Na poziomie 5 to chyba będzie 60 albo 70, nie jestem pewien. Zobaczymy. Tam Darek poszedł spuszować topa. My tutaj próbujemy zatrzymać kontrofensywę. Jak widać, bardzo skutecznie. I nawet wszyscy przeżyliśmy. Kurczę. Hardkorzyzm przez nas przebija po prostu. Dobra, Trinity, złożymy. To mi się bardziej przyda. Tłuczek. Tworzyłem pożeracz. Tłuczek to jest to. Tu. O, to jest tłuczek. Pożeracz, czyli ten mały młotek od Trinity Force'a, który niegdyś należało złożyć do Frozen Maleta, do lodowego młota. Potem przy reworku się to zmieniło, już nie jest to potrzebne. Chociaż żałuję, bo sam bardzo mi się podobało to, że z mniejszego młotka składamy większy młotek. No ale Riot wie swoje. A jak Riot wie swoje, to nie ma co z nim dyskutować.
No nie no, dlaczego ta Zajra mnie złapała? Miałem go zabić. Buł. Dobra, to już jest pora, żeby uciekać. A Darek wciąż bije. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. To się źle skończy. Ale ja zwiałem. I to mi się bardzo podoba. Czy już mnie stać na Trinity? Tak, już mnie stać na Trinity. No i dobrze. I Trinity Force jest zrobiony. I jako ostatni item myślę, że złożymy albo plemienną, albo Sunfire Kaipa. Przy czym patrząc na ilość mojego życia i na mój armor, to myślę, że to jednak będzie plemienna zbroja. Troszeczkę więcej HP mi się przyda, a armora już i tak mam mnóstwo. I więcej myślę, że mi nie potrzeba w tej grze. A chcecie Drake'a zrobić? Dobra. Okej, okay, robimy Drake'a. O, patrzcie, nawet Smite nie zdążyłem użyć. To się nazywa damage. No i jeszcze jak ucieka, kurde. Zobaczcie na ten damage. Teoretycznie wcale nie mam aż tak dużo AD, a naprawdę bardzo, bardzo duże obrażenia. O, jak mi miło. To był mój. No ale trudno. Ale obrażenia są naprawdę sympatyczne. Jervana. I za to właśnie tego czempiona lubię. Tak, będzie 60 myślę. Na trzecim poziomie. Uciekł. Cicho tam. No. I tak się ucieka. Bardzo lubię Jervana za tę jego zdolność do ucieczki, naprawdę. Wskoczy prosto w teamfight. O, właśnie się poddali. Za to uwielbiam Jervana. Wskoczy w teamfight, ubije połowę, wspomoże się tarczą, a następnie zwieje i będzie bezpieczny. No i cóż, kolejna wygrana gra. Dziękuję bardzo, że oglądaliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Z kim zagram? No zobaczymy. Może kimś dziwnym, może jakaś Poppy, może Yorick. Zobaczymy.